Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, słyszeliśmy te słowa z Księgi Samuela, które są wielką przestrogą dla nas. Zobaczcie, jak surowy wyrok wydał Dawid. Ten człowiek dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Ten człowiek powinien umrzeć. I nagle słyszy, to ty jesteś tym człowiekiem. I oto posłuchajcie, moi drodzy, jaka jest konsekwencja czynów, która tutaj widzimy w tym tekście, że oto Dawid ukorzył się przed Bogiem. I Bóg mu przebaczył. Ale zobaczcie, każdy grzech ma swoje konsekwencje. Dobro rodzi dobro, a zło rodzi zło. Zobaczcie, ta wasza dzisiaj obecność właśnie z tego względu jest tak bardzo ważna, bowiem to nie wystarczy powiedzieć przepraszam. Bo jeśli zostało ziarno rzucone, ziarno zła, ono wydaje również swój owoc. Posłuchajcie, co się dalej dzieje. Przez ten pryzmat właśnie Dawida. Spod zwałów samooszukiwania się i kłamstwa wychodzi dawny Dawid. Prosty, szczery i ufny. Przerażony tym, co zrobił, skruszony wyznaje: zgrzeszyłem przeciw Ojcu, przeciw Bogu. Owocem zaś tego wstrząsu jest jeden z najpiękniejszych psalmów, w którym Kościół modli się w liturgii godzin w każdy piątek, rozpoczynający się od słów: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. To psalm 51. Natan odpowiada królowi: Pan Bóg przebacza ci twój grzech, ale dodaje: bo to nie jest tak, że można grzeszyć, a potem prosić Boga o przebaczenie, Pan zaś przebacza i wszystko jest w porządku. Grzech nawet przebaczony przez Boga pozostawia zniszczenie i zgorszenie. Odtąd miecz nie oddali się od twojego domu. I rzeczywiście, wkrótce potem w rodzinie Dawida rozpoczyna się seria strasznych grzechów. Najpierw jeden z synów Dawida gwałci swą przyrodzoną siostrę, a potem brat ofiary gwałtu zabija przyrodzonego brata, mszcząc się za krzywdę siostry. A to tylko początek tego, co zaczyna się dziać przez zło popełnione przez Dawida. Kochani, Kościół nas uczy, że każdy grzech ma wymiar indywidualny i społeczny. Ten wymiar indywidualny każdy z nas porządkuje przez sakrament pokuty. Na nowo odbudowuje jedność z Bogiem. Ale konsekwencje grzechu każdego mają również wymiar społeczny. Kochani, jeśli będę jako kierowca jechał niepoprawnie i spowoduje wypadek, w którym ktoś straci zdrowie czy życie, to przez spowiedź, nawet i wielkie słowa przepraszam, nie wrócę zdrowia osobie, która może straciła nogę, a już się najboże życie. Nie cofnę tego, chociaż się wyspowiadałem i biłem w piersi. To dlatego jesteśmy dzisiaj w świątyni. Odpowiadając na to Boże zaproszenie, żeby ten wymiar społeczny zła, to zło, które wpadło przez grzech w glebę tego świata, żeby unicestwić jego owoce, jego skutki, potrzeba właśnie nie potępienia, potrzeba wynagrodzenia. I właśnie wasza obecność, kochani. Jeśli uczestniczycie tej Bożej pedagogii, odpowiadacie na to Boże zaproszenie, to właśnie uczestniczycie w tym planie Boga, który chce nas ratować. To dlatego tak pierwsze soboty są bardzo, bardzo ważne. Bo jeśli jest grzech, a on jest sprawą poważną, to jeśli nie będzie wynagrodzenia,
to będziemy doświadczać wokół siebie nieustannie owoców zła. Więc aby ten świat zmienić, trzeba za zło swoje i innych to zło w wymiarze społecznym wynagradzać. I dlatego, kochani, jeszcze słowo, bo jak wiecie, tu ciągle pada w tej świątyni to zaproszenie do krucjaty jednej intencji. Moi drodzy, jeszcze raz te słowa przeczytajmy z katechizmu Kościoła katolickiego. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. O czym mówi krzyż? Że Bóg pragnie mojego zbawienia, mojej wieczności w niebie. To dlatego On przyjął ciało człowieka. Bóg stał się człowiekiem, bym ja, grzeszny, mógł być w niebie. Bóg zrobił wszystko, że jeśli będę tego pragnął, to tak się może stać. Bóg otworzył niebo. Wyrwał mnie z niewoli złego. On tego pragnie. I teraz coś najpiękniejszego się może dokonać w moim życiu, kiedy się spotka Boże i moje pragnienie. To jest ideał modlitwy. Tak uczy Kościół. By się spotkało Boże i moje pragnienie. I oto każdy z nas zabiega, każdy z was będąc u spowiedzi, chodząc do Kościoła, korzystając z sakramentów, zabiega o swoje zbawienie. Ale Bóg mówi, nie, nie możesz tylko myśleć o sobie. Daj nam przekazanie miłości bliźniego. Ratuj innych. I to też jest Bożym pragnieniem, by wszyscy doszli do zbawienia. Spotkać się ma Boże i moje pragnienie. To też, jak wiemy, w Fatimie padają te słowa, jednoznacznie wyartykułowane w ustach Matki Bożej wobec dzieci fatimskich, mówiące, czego Jezus pragnie. Oczywiście nie ma takiego umysłu ludzkiego, ani cała ludzkość nie ogarnie tego, co może być w Bożym sercu. Ale Bóg się z nami dzieli. A skoro mówi nam o tym, czego pragnie, to musi być to ważne. Bóg mówi mi, czego pragnie. Jezus pragnie posłużyć się Tobą, mówi Maryja do Łucji, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu. Zobaczcie, kochani. Bóg rozpoczyna coś w Fatimie, by wybrzmiało wobec świata Jego pragnienie. Że On nie chce potępiać, bo nie po to umarł na krzyżu, by ktoś poszedł do piekła. Tylko po to umarł, żeby się cieszył radością na wieki w niebie. I On pragnie, mówi. Chce się Tobą posłużyć. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Zobaczcie, już pobrzmiewa ta intencja krucjaty. To odpowiedź na Boże pragnienie. Nie ludzkie. Tylko skoro Bóg mówi, pragnie, by świat, ludzie poznali i pokochali Maryję, bo przez nią, przez jej serce rozlało się źródło Bożego miłosierdzia. I kto podejmie to nabożeństwo? Zobaczcie, kochani, gdyby tak ktoś zapragnął czegoś podobnego, o czym tu Maryja mówi, można by go posądzić, że tak pysznego człowieka to ciężko znaleźć na ziemi, że chciałby zdobić Boży tron. A Maryja mówi, że kto przyjmuje to nabożeństwo, będzie jak kwiat pozbawiony, by zdobić Boży tron. Zobaczcie, jak podkreśla znaczenie tej drogi, którą wy dzisiaj
przez swoją obecność wyrażacie czynem. Pomyśl sobie, bracie i siostro, jeśli będziesz wierny, to staniesz kiedyś przed Bogiem. Wielu się lęka. Czasem żyje w jakimś obawie, jak to będzie. A ty możesz żyć taką nadzieją, że nie tylko staniesz przed Bogiem, nie musisz się lękać, ale Bóg cię postawi, by zdobyć Boży tron. Gdyby to pochodziło z ust ludzkich, to ciężko o większą pychę i egoizm. A Bóg tak to podkreśla. Kochane bracie i siostry, masz swoje pragnienia. Czasem może jakieś ukryte. Czasem mąż, żona, czasem domyślą się nawzajem, co mój współmałżonek lubi, kocha, pragnie. Jak to uczyni? Komu z was nie jest miło? Nagle dziecko przyjdzie, wie, że mamusia lub tatuś coś lubi i on to uczyni z miłości do nich. To jeśli nasze ludzkie serce doznaje takiej radości, to wyobraźmy sobie, przez nasze gesty możemy pocieszyć Boże serce. Jak dużo mogę zrobić. Oto dalej. Jeszcze raz przywołajmy te słowa, które wszyscy doskonale znamy, ale popatrzmy na nie tak głębiej. Zobaczmy, co w nich się kryje. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, żeby je ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Widzicie zło, widzimy piekło, widzimy działanie złego. Ale co ja mogę zrobić? Ty nic. Ale możesz realizować Boży plan i wtedy Bóg może wszystko. Bo Bóg nam ten świat dał. Uczynił nas wolnymi. Dał nam rozum. I On tu nie zaingeruje wbrew temu, co my wybieramy. Jakie są nasze decyzje? Bóg nie pogwałci naszej wolności, nie wtargnie w nasz świat i powie dosyć, bo już mu się znudziło to zło na tym świecie. Po to nas ustanowił wolnymi i rozumnymi. Dlatego tak ważna jest świadomość Bożej sprawiedliwości. Jego miłosierdzie chce się nieustannie rozlewać. Pali go to miłosierdzie. Ale jeśli gdzieś człowiek nie chce, obyśmy nigdy nie wpadli w ręce Bożej sprawiedliwości, tylko miłosierdzie. Oto widzicie zło grzeszników. Nie potępiajcie. Zobaczmy, jak to jest bardzo aktualne dzisiaj w Polsce. Jak tyle kłótni waśni. Nie krytykujmy. Ratujmy. Ratujmy. Bo wszyscy jesteśmy Polakami. Więcej. Jeśli jesteśmy ludźmi, to za nas umarł Bóg. Żebyśmy byli święci. Żeby ich ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Moi kochani, a zatem wy tutaj w tej świątyni, w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Wiele jest osób, wspólnot, dzieł, inicjatyw, zgromadzeń zakonnych, które kierują się takim właśnie pragnieniem. Ale nie ma jednak jakiejś wspólnej płaszczyzny, która by zjednoczyła nasze działania. To też właśnie ponad tymi wszystkimi podziałami, że ja Pawła, ja Apollosa, ja to, ja tamto, zróbmy coś jednego, ale wspólnie, co wyraża Boże pragnienie. I właśnie stąd ta krucjata, kochani. Dzisiaj pierwsza sobota, a jutro, a pojutrze przez ten miesiąc zabiegajmy, aby ten dzień nas zjednoczył. Żeby w następnym miesiącu wiele osób więcej tu, w innych świątyniach, w Polsce, za granicą odnalazły drogę. I właśnie taki jest cel, kochani, owej krucjaty. By się połączyć, zjednoczyć Bożym pragnieniem. Bóg pragnie, by Maria była bardziej znana i miłowana. Pragnie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. To uczyńmy cokolwiek właśnie w tej konkretnej intencji. A więc do krucjaty, kochani, nie należy ten, kto praktykuje pierwsze soboty.
Jeśli tak, to dobrze, cudownie. A to jest dzieło, które zaprasza, żeby zbierać ziarenka. To westchnij aktem strzelistym. Uśmiechnij się do sąsiada. Uczyń coś miłego żonie, mężowi. Pogłaskaj dziecko. W tej intencji chcę uczynić świadomie coś dobrego. I te ziarenka, kochani, sprawiają, że być może ta szala się w końcu przeważy. Że ludzie poznają Maryję i ją pokochają. Chociaż żebyśmy my, jeśli to rozumiemy, bo wy tu jesteście, więc rozumiecie. Chociaż żeby inni. Można, kochani, mówić w telewizji, wieszać wszędzie plakaty, rozdawać foldery. A to ktoś pojedynczy zrobi. A co my wspólnie? Zawsze możemy wspólnie podjąć jakieś duchowe dzieło. I to też nie jest istotą, co zrobisz. To już to ci podpowie serce. Jak często, kiedy ci się intencja przypomni. Ale niech nas połączyła się ta intencja. Zrób jakiekolwiek ziarenko dobra. I wzbudź w sercu tą intencję. I właśnie to jest to dzieło krucjaty. Ktokolwiek je podjął, właśnie jest w tej księdze. Ona niedługo, kochani, trafi do Fatimy. To też ktokolwiek jest zapisany, to wiedzcie, że, kochani, od 18 do 21 lutego ta księga będzie w Fatimie. I za te wszystkie osoby będzie msza święta. 18 będzie ona na grobie świętej Hiacynty. Będzie to o 21 czasu polskiego. Tam będzie msza święta przy grobie Hiacynty. Potem przez dwa dni, 19 i 20, w kaplicy objawień, to tam te wasze imiona materialnie trafią pod figurę Matki Bożej. I tam zostaną. I za was będzie msza święta. 19 i 20. To tyle ciekawe, że tą mszę możecie, moi kochani, zobaczyć o 8 rano czasu polskiego w internecie. Wystarczy wejść na stronę sekretariatu czy na stronę Fatimskiego Sanktuarium w Fatimie. I tam o 8 będziecie mogli razem z nami się modlić. I 21 będziemy z tą księgą w szpitalu, tam gdzie zmarła mała Hiacynta. I tam również będziemy się modlić. Bo to ten rok, to jest 100. rocznica śmierci Hiacynty. Dziś już świętej. A więc w ten sposób, kochani, budujemy tą jedność. Czujcie się, że jesteście rodziną. Ktokolwiek czyni jakiekolwiek ziarenko dobra w tej intencji, trafia do tej jednej wielkiej rodziny, których łączy pragnienie, by w końcu świat pokochał Maryję i żeby pierwsze soboty nas zjednoczyły. A więc, kochani, czujcie się zaproszeni i do krucjaty, ale przede wszystkim do tej wspólnej modlitwy. I wiedzcie, że od 18 do 21 lutego, a więc już niedługo, niecałe 3 tygodnie, będziecie w jakiś sposób przez tą księgę obecni w Fatimie, omadlani, bo chodzi o to, żeby się wspierać. Żebyście wy również na co dzień, tam gdzie żyjecie, wzrastali w świętości. Amen.